Dziecko, jeśli nie jest odpowiednio pilnowane, może całkowicie nieświadomie doprowadzić do ogromnej tragedii. Światowe media obiegła właśnie historia 4-letniego chłopca, który znalazł w mieszkaniu rodziców pistolet i strzelił swojej ciężarnej matce w twarz. Do mrożącego krew w żyłach zajścia doszło w Seattle, w amerykańskim stanie Waszyngton. Czterolatek znalazł pod materacem w łóżku rodziców naładowany pistolet. Dziecko, nie wiedząc o związanym z użyciem broni palnej zagrożeniu, przez przypadek wystrzeliło z niej do ciężarnej matki. Ta wtedy wypoczywała wraz z partnerem. Dziecko przez przypadek strzeliło matce w twarz z pożyczonego przez ojca pistoletu. Kula niestety trafiła kobietę w twarz. Ostatecznie szybko przewieziono ją jednak do szpitala, a później kolejnej kliniki. W pierwszym z wymienionych miejsc nikt nie potrafił bowiem udzielić jej potrzebnej, szybkiej pomocy. Chociaż życie postrzelonej było zagrożone, na szczęście udało się zażegnać niebezpieczeństwo. Już następnego dnia stan matki 4-latka, będącej w 8. miesiącu ciąży, określano jako stabilny. Pistolet, z którego chłopiec strzelił do matki, nie został zarejestrowany jako skradziony. Nie zależał jednak do rodziców dziecka. Jak się bowiem okazało, to ojciec pożyczył go od swojego kolegi, jednak nie potrafił odpowiednio zadbać o zabezpieczenie broni. Naładowana, ukryta pod materacem broń z łatwością została odnaleziona przez 4-latka. Nie wiadomo, czy mężczyzna nie poniesie w tej sprawie oficjalnych konsekwencji. Według prawa stanowego sąd może bowiem ukarać osobę, która nie przechowywała broni palnej w bezpiecznym miejscu. Takim właśnie tragicznym niedopatrzeniem wykazał się ojciec chłopca. Czas na ograniczenie prawa do posiadania broni? W Stanach Zjednoczonych od wielu lat toczy się zażarta dyskusja dotycząca liberalnego prawa dostępu do broni oraz jej posiadania. Oczywiście szczegółowe regulacje w tej sprawie zależą od konkretnego stanu, co dodatkowo komplikuje sprawę. Walka między osobami opowiadającymi się za nie zaostrzaniem przepisów oraz ich ideowymi oponentami wzmogła się szczególnie po serii strzelanin w amerykańskich szkołach oraz na jednym z festiwali muzycznych. Poza tym debata dotyczy prawa funkcjonariuszy reprezentujących poszczególne służby mundurowe do użycia broni przeciw osobie ściganej lub zatrzymywanej. Jako że reguły są w tej kwestii raczej liberalne, często dochodzi do nadużyć, za które ostatecznie nie odpowiadają powołujący się na zawodowe uprawnienia sprawcy.